Dzień dobry, nazywam się Michał Gaca, prowadzę firmę Agromot od 2012 roku. Moja firma zajmuje się produkcją innowacyjnych maszyn szkółkarskich i sadowniczych. Jednym z naszych topowych produktów jest wygarniacz sadowniczy hydrauliczny, który występuje w wersjach jednostronnej, dwustronnej, montowanej na tuzie, na ciągnikach bez tuza do każdego ciągnika oraz na rozdrabniaczach. Jest to jedyny wygarniacz na rynku, który tak dobrze się składa do tak małych gabarytów i w takim zestawie z rozdrabniaczem gałęzi możemy zmieścić się na 6-8 metrach. Wygarniacz jest w całości ocynkowany, każdy element jest ocynkowany. Przeprezentowana wersja wygarniacza pasuje do rozstawów od 2,5 metra do 4,5 metra. Mamy też wersje, które nawet mogą być do 6-metrowych sadów. I teraz tak, on rozsuwa się 50 cm na stronę, jedno ramię, drugie ramię, plus składanie do przodu. Podnoszenie jest 40 cm od gruntu. Sterowanie wygarniaczem odbywa się na elektrozaworach. Z jednej pary hydrauliki obsługujemy 5 siłowników, czyli podnoszenie, wysuwanie w lewo, wysuwanie w prawo, składanie lewego ramienia, prawego ramienia. Druga para hydrauliki nam jest potrzebna do napędu silników. Są też wersje bogatsze, które z jednej pary obsługują te wszystkie funkcje. Produkujemy wygarniacze tylko wyposażone w głowice sprętów plastikowych, ponieważ ten typ głowic robi najlepszą pracę w sadzie. Tak? Mamy wygarnięte wszystkie gałęzie, wszystkie liście, porównane też delikatnie jakieś kretowiska, kolejny i tym podobne. I wygarniacze na prętach plastikowych mają bardzo dużą tolerancję, czyli różnica w poziomie między jedną stroną a drugą stroną może być nawet do 15 cm. Dzięki temu tylko wygarniacze na głowicach z plastikami mogą zapewnić nam wygarnianie w 95-100% na dwie strony. Tak? Głowice wygarniacza mają zadany kąt natarcia przedni w naszej firmie, ale możemy ustawić po poluzowaniu tych czterech śrub kąty boczne. Wtedy w zależności od czy mamy podłoże popieczarkowe, czy mamy sad płaski, czy na wzniesieniach, czy lekko drzewa są niżej niż powierzchnia drogi. W takim upadku przy każdej kwaterze możemy sobie przestawić kąt boczny. Też, nasza maszyna też wyróżnia się tym, że ma też funkcję od razu pracy na jedną stronę. Tak? Czyli po odpięciu tych zaworów, z pięciu do obiegu, odkręceniu śrub, przekręceniu głowicy do góry prętami, pozwala to nam jazdę wtedy na jedną stronę, na przykład przy drogach przejazdowych, czy przy siatce, czy przy jakichś szerszych drogach technicznych. Wygarniacze na gumach nie pozwolą na taką jakość wygarniania jak na prętach plastikowych. Wydajność maszyny od hektara do nawet rekordziści robią po 2 hektary na godzinę, w zależności od sadu, od ilości gałęzi, czy jest dużo liści, od prędkości przejazdów. Tak. Maszynę można wyposażyć też po zdemontowaniu głowic wygarniających, po odkręceniu jednej śruby i tutaj w wersji z belkami to mamy szybko złączki, po odpięciu, wyjęciu całych ramion możemy włożyć belki herbicydowe, które są w dwóch wersjach od 2,20 do 4 metrów i od 2,70 do 5 metrów. Wtedy dzięki jednej ramię mamy dwie maszyny, wygarniacz gałęzi, belkę herbicydową, też produkujemy pielniki, które można wymienić po wyjęciu głowic, ponieważ rama, sterowanie zostaje do wszystkich maszyn i dzięki temu ograniczamy koszty i zwiększamy efektywność zakupu. Żywotność prętów plastikowych zależy od kilku czynników. Od czasu wygarniania, czy mamy ziemię wilgotną, czy suchą, czy zmarzniętą, czy jest bardzo nierówna. Szacowany, że jest jeden komplet prętów, wystarcza na około 20-30, nawet są klienci, którzy robią 50 hektarów na jednym komplecie. Koszt wymiany prętów na dwie głowice to jest w granicach 300 zł. Przewaga naszych wygarniaczy wynika z tego, że sam też prowadzę gospodarstwo sadownicze i tą konstrukcję tam przez 2 sezony dopracowywałem w każdym szczególe, żeby pracowała bezawaryjnie, szybko, wydajnie. Porównując naszą konstrukcję do maszyn zagranicznych, na przykład włoskich, to nasze wygarniacze są bardziej dostosowane do polskich sadów, polskich realiów oraz no, mają zasadniczo cenę na poziomie 40% włoskich konstrukcji, chociaż tak nie ma takiej maszyny, która by się składała w ten sposób, zajmowała tak mało miejsca i pozwalała nam na jazdę w takich zestawach w każdą najmniejszą rozstawę.